Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym długo oczekiwanym, wyczekiwanym odcinku z Hero Wars. Na samym początku chciałem was przeprosić, że tak długo musieliście czekać na ten odcinek, ale niestety zaszły pewne komplikacje. W ogóle na dzisiejszy odcinek, że musieliście czekać. Przepraszam was bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną w teamie ponownie będzie Hell Yeah. Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i że zostawicie już łapkę w górę, komentarz. No i oczywiście subskrypcje, by być na bieżąco z moimi materiałami. I teraz pytanie do was. Tak jak wcześniej robiłem, nie wiem czy ktoś widział. Znaczy no trochę osób widziało, łącznie 6 osób zareagowało. Temat ankiet. Czy jesteście za tym, żebym coś takiego w ogóle robił i tak dalej. Oczywiście a propos nagrywania. Ponieważ to, co będę nagrywał, to tak, ja będę podejmował decyzję, ale chciałem się dowiedzieć, czy w takich chwilach kryzysowych będę mógł was poprosić o małą pomoc. Dajcie znać w komentarzach. A my bez zbędnej zwłoki lecimy. Fallen Wasteland, 1000 golda, story coin będzie, private channel, startujemy. Parfrika Serengeti. O, w Serengeti będziemy. O, jest nasz koszyk, nasz dowódca koszyk. Ojeju, i ten Hernandez. Może nawet pamiętam ich imiona. Ale tych małych na dole to już nie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. I że wybaczycie mi tą zwłokę. No bo opóźnienie tak 6 godzin. To jest naprawdę dużo. Znaczy, kiedy nagrywam jest 21:31. Sklei się, no to pewnie na 23 będzie. Więc już więcej niż 6 godzin. Bardzo chciałem was przeprosić za to. Jutro na nową serię z Elseworlda, mianowicie z Elseworlda angielskiego. Tak, postanowiłem z Elseworlda angielskiego coś nagrać, żeby tylko nie Void był na kanale, ponieważ na Voidzie teraz, oprócz PvP, które jak wiecie, nie wychodzi mi za dobrze, nie mam co do nagrywania. Eredy nie nagram, ponieważ mój komputer wybuchnie. A na razie żadnych aktualizacji do story questów nie ma, więc na razie Voida tak jakby odstawiam na bok. Nie bójcie się, oczywiście jak coś będzie, jakieś nowości i tak dalej, oczywiście będę dalej nagrywał. No, musimy się przygotować do combat, okej. Zobaczmy, co tutaj tylko mówią. Dobra. Ten jaki podrywasz, co? Witam panią z pięknym głosem. Umówimy się na kawkę. Skup się na misji. Ej, no bo chyba misja poszła. Teraz z Lorenzo chyba będziemy się bić, prawda? I nasz koszyk. Z wilkami. Tak, będziemy... Już jest misja, halo, proszę, już się. Coś się stało i misja normalnie się załadowała. Dobra. Okej. Okay. Jedynka, chcę to zobaczyć. A, to strzela tak, takimi seriami, rozumiem. Trójeczka. O, jak ładnie, ładnie nam idzie. Przepraszam za wszystkim, nie ten przycisk. Dobra, poszła Bella. Budownicza. Idziemy dalej do przodu. Na następne fale przeciwników. Kończąc temat. Szczerze, naprawdę boję się nagrać Elseworlda angielskiego, ponieważ ostatni odcinek, jaki tam wrzuciłem na mój kanał, to naprawdę z waszej strony spotkał się z wielką dezaprobatą. Aha, hajs dostaję, tak? Chyba. Albo coś, nie wiem, hajsy widzę, skaczą. No dobra. Dzięki za podpowiedź, że pod F się zbiera ta. O, właśnie, muzyka. Mam nadzieję, że za muzykę mnie nie zbanują, co? Znaczy, że nie dostanę praw autorskich. Trójeczka.
Za ostatni odcinek z Elsworda angielskiego, to naprawdę zminusowaliście mnie bardzo. Nie wiem dlaczego. O, Lorenzo. Cześć. Dobra, skończmy to gadanie. Proszę, bo przeciwnik nade mną stoi. Dobra, zrzućmy to na ciebie. Pociśnijmy tym. Trójka. Już? To cały ten wielki Lorenzo to. Save me, friend! Getting together. Nie możesz przetrwać, ale ja mogę dać ci dzień! Dzień wciąż się liczy. Ojej. Dobra, to jeszcze nie koniec. Służę jako podwózka darmowa. Wezwijmy to i jedziemy. Nie wiem dlaczego. Przepraszam, że tak cały czas kończę i zaczynam temat. Znaczy, tak przerywam. Ale no, z wielką dezaprobatą przyjął się ten odcinek wtedy. Może wytłumaczycie mi dlaczego. Aż cztery łapki w dół, no to jest troszeczkę bolące. A to był po prostu odcinek zastępczy. Nie zrozumiałem do dnia dzisiejszego. Ale może tym razem uda mi się zrozumieć. Ale chciałem po prostu was uprzedzić, że jutro możecie się spodziewać odcinka z Elsworda angielskiego. Rozpoczniemy sobie taką niedługą, ale jakąś serię. Cały czas są eventy halloweenowe na nim. Chciałem też pokazać, co się tam dzieje. A ciekawe, bo naprawdę to, co jest na Wojdzie, to no, tak troszeczkę daleko odbiega. No, steel barrier mamy. F. I jedziemy na dół. Da się tu sprintować? Nie. O Jezu. Nie, to nie to. Chyba zrzucimy trochę rakiet. To, co na angielskim esporcie się dzieje, to jest w ogóle inna bajka niż to, co na Wojdzie. Wojt mnie tak jakby zainteresował, ponieważ troszeczkę różnił się dla mnie czymś. Czymś, co wcześniej nie spotkałem. Tak, ta prostota gry. I tak dalej. Na angielskim tego nie ma. What? Dog in the mud. Ojej. Get ready for battle! Our prey is here! Dobrze, dobrze, be careful. I tak cię pokonamy jak zwykle. Ile masz hapsów? 84 tysiące. To miękki jesteś. Dobra, to powiedziałem już o słowie angielskim, żebyście wiedzieli. Także zauważyłem pod koniec, jak jeszcze patrzyłem na ankietę, że trzy osoby zagłosowały, żeby zobaczyć tego Elsworda polskiego. No, przyznam, jestem zaskoczony, ponieważ nie sądziłem, że ktoś w ogóle chce go oglądać. Bo jak dzisiaj byłem na serwerach. O, karabiny! Jak byłem dzisiaj na serwerach, to sorry, no, praktycznie w godzinach szczytu. O, hajsy dwa razy. W godzinach szczytu nie było ludzi. To jest dla mnie tak troszeczkę dziwne. No okej. Dobra. Hey, old man! What did you just say? 계속 시비던데. 내가 그럴 수 없는 게 그만해요. 당신은 베이스 캠프에 가서 광견병. No właśnie, nie możemy się denerwować, nie możemy się kłócić. Ready together. Complete. Gdzie są jeszcze króciutki ten odcineczek jest?
To może zaczniemy od razu następną misję, bo to niecałe 10 minut dopiero minęło. To jeszcze zrobimy sobie następną mapę w Serengeti. Nie pamiętam, jak się nazywa. Za szybko kliknąłem. No. Ale dla wszystkich ciekawych, bo chyba nie skończyłem tematu, polskiego Lesworda także pokażę na kanale. Chciałem mieć na kanale Wojda, angielskiego i polskiego. No bo z koreańskiego no to nie ma co liczyć, bo nie jesteśmy w Korei, tak? Ale pokażę polskiego Lesworda. Parę odcinków. Jak tam będę tam przechodził, bawił się i tak dalej. Tylko nie wiem, jaką jeszcze postacią będę grał, ponieważ mam tam niby postać, którą... Ojej, w 2012 zakładałem. 4 lata temu. Ona jest naprawdę słabiutko. Ona jeszcze ma itemki, których już w ogóle w grze nie ma. Taka jest stara. Więc zastanowię się. A z angielskiego Sworda najprędzej jutro zobaczycie... event Halloweenowy. Co się tam dzieje, co można robić, to co aktualnie znam i widzę. No i też będę chciał was zachęcić do pobrania gry. Hero Wars oczywiście także zapraszam. Pobierajcie. Naprawdę gra może czasami ma jakieś bugi i tak dalej, cały czas wymaga napraw, ale jest naprawdę świetna. A co do Elsworda, no to oprócz tego, to jeszcze chciałbym wam pokazać... co ja chciałbym wam pokazać? Nie wiem. Nie będę robił spoilerów co do dalszych map w Story Questie. Na razie event Halloweenowy pokazać chcę wam. I coś jeszcze, nie wiem, zobaczę. Więc jutro szykujcie się, tym razem już powinno być na 15. Odcinek z Elsword NA, nowa seria, pierwszy odcinek. Nie obrazicie się, jeżeli będzie tego. To samo intro, ok? Dobra. Burning Land. Eniko, teraz płonącym jakimś gościem. Okej. Jak zwykle, każdy nam zagraża, że o, zginiemy w męczarniach, bla, 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 bla. A jak się z tego schodzi? G, H, no, dobra. Ready to battle. Ej, także na początku lipca możecie się spodziewać rozpoczęcie takiego sprzątania na moim kanale, mianowicie kończymy wszystkie serie, jakie rozpocząłem. Aktualnie zakończę serię z Grida. Później po Gridzie, bo z Grida będą max 4 odcinki. Nie wiem, jak często się ukażą, ale ukażą się. Z Grida będą 4 chyba odcinki, a później będziemy bawić się z Alana Wake'a. Zrzućmy trochę, bo tutaj mamy jakiegoś snajpera. Ja cię, ten potrójny strzał jest naprawdę mega. Ja chyba przyspieszone strzelanie mam, widzicie? Bęgi, oj, nie poszło. Nie trafiłem. Oła, oła, oła. Ej, ja mam 290 hapsów, co? A, nie w tą stronę. Zrespiłem przeciwników. Dobra, bijemy. R. Dzięki. Ja podziwiam wszystkich was, którzy grają w tą grę i mówicie mi, że tam ileś tam Speed Racer, że tam ileś tam graliście, a już macie, nie wiem, tam setne któryś poziomy. Jest naprawdę dla mnie, Boże, podziwiam bardzo. Mięsko. Dla wszystkich osób, które też ciekawią się i jeszcze się nie zdecydowały do grania w Hero Wars, zapraszam, bo naprawdę gra jest wyśmienita, nawet na graniu w takim, wiecie, pojedyncze na prywatnych serwerach, na prywatnych kanałach. Do robienia grup to jest czasami troszeczkę dziwnie,
Ja nadal nie mogę już. To jest któryś mecz z kolei, kiedy gram w grupie. A nadal nie potrafię odpowiednio. Dobra, Eniko, przyszedłeś. Dobra, już. No już. No, hobby, zabijmy i koniec. 50 hapsów, dobra. Ojej, o czym ja mówię? A, nadal nie potrafię odpowiednio skorygować tego. A propos party, ponieważ dzisiaj także musiałem robić cięcie, ponieważ nie wyszło. No, don't, my fire is shrinking! Jedziemy dalej. Pokonaliśmy Eniko. Ale tu nas czeka Poison Hiena. Trująca hiena na 14 poziomie. Puścimy mu parę rakietek, trójeczkę jeszcze. R. Boże. To czasami to, co tutaj się wyprawia, to jest naprawdę niewiarygodne. Speedrunner. Uruchomił się nasz główny, taki jakby dowodzący, rzucił na nas buffa. Te buffy są randomowe, jak widzicie. To kurczę, to klikanie pod F jest naprawdę mega dla mnie rozwiązaniem. Ale fajnie, że postacie, znaczy przeciwnicy są także zbilansowani do mojego poziomu. Bo nie mam jakiegoś OP przeciwnika, który byłby, wiecie, za mocny jak na mój poziom na przykład. Ja mam 14, a nie wiem, przeciwnik miałby 25. No to Dobra, czekamy na ostatniego przeciwnika. Gomulich Hand! Rico! Gościu z wężem. Rico, Delina. Rico. Imię, czego ingani ani. No właśnie, koszyku, on już nie jest człowiekiem. On jest snajperem wężem. Ojeju. Jak tu naparza, halo. Użyłem robota, niech będzie. Oj, niepotrzebnie teraz ataku obszarowego użyłem. Chociaż. Trójeczka. Oj, nie trafiłem, przepraszam. Rakiety do góry i przeskakujemy nad gościem. I już kończymy jego żywot. Yeah! Udało się. No to weźmy sobie teraz drugą i ostatnią. O, shorty jakieś. O, dajcie shorty! Madorendo에는 뱀도 없나? 본 적 없어요. 구불거리는 것들. Misma boi się węży. Ja cię. Widzicie? Dobre. Fajnie, że prowadzi coś takiego, że jakieś postaci boją się czegoś. Mi 부하들보다는 훨. 그만 두어요, 크루스. 코시츠도 악령이 들. Dobra. Join together. Mission complete. 1000 golda i... o Barrier 7... coś tam... Chyba... New SP. Ja mam jeden. Wiecie co? Ulepszyłbym sobie... Mogę to ulepszyć? Tak, mogę. O, karabin sobie ulepszył. Ha! Dobra. Itemsy. Ja sobie już to wszystko popatrzę. Na spokojnie samemu. Ja wam... na ten moment bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że zostawiliście już łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście suba. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!